Po raz pierwszy w Leninach ruszył u nas projekt Kino. Jest to dyskusyjny klub filmowy, który to dyskusyjny klub filmowy, mam nadzieję, zagości u nas na dłużej. Projekt Kino jest najnowszym projektem Stowarzyszenia Młodzi Aktywni. Kolejnym projektem, który realizuje rzeczy związane z szeroko pojętym filmem. Pierwsze nasze spotkanie było związane z 13 grudnia i z filmem pana Wojciecha Wikarka, Najdłuższa szychta. Myślę, że było to pierwsze spotkanie takie pełne emocji, przeżyć, doznań, zwłaszcza dla młodych ludzi. Bardzo zadowolony. Za każdym razem, jak tylko mam spotkanie z żywą publicznością i mogę zaprezentować swoje filmy, nie tylko Najdłuższą szychtę, który jest jednym z najważniejszych filmów moich. Film mi się bardzo podobał. Wydaje się bardzo prawdziwy. Ja sam pracuję na Ziemowicie i troszkę może szkoda, że tak mało jest powiedziane na Ziemowicie, ale film bardzo dobry. Bardzo, także wrażenia są pozytywne i więcej takich filmów, żeby było zainteresowanie młodzieży. Pokaz filmu o tyle w naszych warunkach ważny, dlatego że po trosze wydaje się jednak, że ta manifestacja górników z Piasta jest marginalizowana. Świetny, unikatowy dokument, który myślę, że w psychice tych młodych ludzi, naszych mieszkańców, wywarł bardzo wiele. Jesteś Bogiem, Sala Samobójców, Angelus, Kazimierz Kuc. Dawaj. A czy będę w telewizji? Będziesz w telewizji.